Cześć, siema, witam już w trzecim samouczku. Dzisiaj dowiemy się, jak prasować belę. Chyba to, tak mi się wydaje, po tytule samouczka, ale przekonajmy się za chwilę. Rozładowało nam się już. Tak, mamy tutaj słomę. Dzisiaj dowiemy się, jak tworzyć, przechowywać i tworzyć belę słomy. Wpinamy. Mamy w końcu jakiś nowszy ciągnik Massey Ferguson. Musimy rozłożyć prasę. To model 8727. Opuszczamy zbierak, przystawkę i włączamy prasę. Dobra, przejdźmy już w pasków. Wiadoma rzecz. To jest bardzo ładnie ułożona ta sama. Normalnie jak gracie na karierze i skosicie pory, to nie będzie tak równo rozłożone, takie równo te paski. Będziemy raz wyżej, raz niżej. Na pewno się podbierak. To chyba wygląda na to, że cały będziemy musieli sprasować. Albo zrobić cztery belki. Chyba cztery belki, tak. Będziemy musieli je pewnie zebrać i gdzieś przetransportować. Tak przypuszczam. Dobrze. Przypiszę. Powiadomili nas, że możemy wykorzystać dla zwierząt lub sprzedać. Mamy sposób na przechowywanie lub transportowanie bel. Musimy oczywiście włączyć tryb pracy i zbieramy belki. To jest chyba ta sama co w 15 przyczepa. Może trochę przerobiona. Na pewno od... Dobra, to tyle. Rozładuj prasę. Chyba przyczepę raczej. No dobra, to jedziemy. Mamy tutaj Fenda 300. Nie, większego, 930. A, czyli mamy po prostu sprzedać te belki, okej. Podcofniemy sobie. Kurde, zeszło. Mieliśmy trochę, dobra. Cofamy. Mówili już? Dojechaliśmy? Jeszcze troszeczkę. Dobra, Y. Ładnie się zsuną. Takie dziwne, tak, że one się nie przewrócą, ale to tylko gra. Jakim przyciskiem będzie? Chyba też Y. O, tak, tutaj waduj belę. Dobrze. No to tyle. No, bardzo króciutki samouczek. Więc dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.